My, rodzice, chcemy dla, nas, dla naszych dzieci jak najlepiej. Z, z definicji. Ale nie pozwalamy tym dzieciom na ponoszenie porażek i nie pozwalamy tym dzieciom na to, żeby właśnie nie miały. I, i pewnie wiele osób się jednak zgodzi, że, że te braki powodują, że człowiek ma jakąś motywację, żeby sobie ten brak wypełnić. Dajmy szansę dzieciom mieć jakieś braki. Jedna z najtrudniejszych decyzji, która człowieka może spotkać, to dobór partnera. Na życie, bo tak z taką zasadą pewnie większość ludzi zawiera swoje związki. No, mamy mieszkanie, no stopa zwrotu jest 2%. No i jakby, jakby, gdzie jest biznes tak naprawdę? Przyglądnijmy się lepiej ludziom, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy. Weźmy tą listę najbogatszych ludzi w Polsce, na świecie, gdziekolwiek. To, to nie będzie trader, to nie będzie ktoś, kto zarobił. Na, dzisiaj na, na złocie parę złotych, to nie są ci ludzie. Wszyscy jesteśmy jako ludzie, jako cywilizacja, chciwi. Mm. E, I to pójść na skróty jest kuszące. I prędzej czy później każdy to zrobił albo zrobi. Przez pierwsze 7 lat myśmy zarabiali. Ja przede wszystkim zarabiałem dużo mniej, niż poszedł do jakiejkolwiek firmy zewnętrznej. To była pewna cena, którą płaciliśmy za to, że była wiara w to, że kiedyś zbudujemy jakąś minimalną skalę. Adidasa, jak byłem dzieckiem, 20 lat temu kosztowały 300 zł i dzisiaj też kosztują 300 zł. Nie? W ogóle nie, jakby nie poszła ta inflacja. Nie? 40 miliardów złotych, tyle warte jest na rocznie. Między innymi uważam, że jesteśmy na tym świecie na, na, na krótko, na chwilę. I łatwo o tym zapomnieć i uważam, że cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych i, i bo niektórzy tak się zachowują jakby e, jakby tak miało właśnie to wyglądać więc... zapraszam cię na topową integrację przedsiębiorców w Polsce 3-6 marca Muszyna Poznaj topowych przedsiębiorców rozwiń swój biznes buduj networking do zobaczenia Na biznes misję zaprasza Lancerto Moda premium dla mężczyzn i kobiet Lancerto Życie to podróż na własnych zasadach Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość, Tomasz Tympała. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy przed kamerą. Widzieliśmy się w Heronie, ale przedstawię jeszcze tym, którzy cię nie znają, ale jesteś przede wszystkim właścicielem G8 Group, tak? Ale Czyli Marek Lancerto, Pruchnik, wiele więcej. O tych pewnie widzowie znają najbardziej Lancerto z, z naszej tutaj współpracy, ale przede wszystkim jesteś inwestorem, przedsiębiorcą i to jest ciekawe, bo dzisiaj bardzo chciałbym o tym przedsiębiorczości porozmawiać. Kończę się nisko, dzień dobry. To Tomku, powiedz mi pierwsze takie pytanie, które no, dzisiaj każdy przedsiębiorca się zastanawia. Sytuacja w polskiej gospodarce, Twoim okiem, czy Ty słyszysz o kłopotach firm, przede wszystkim z branży, ale w ogóle na rynku, czy widzisz, że firmy dzisiaj mają kłopoty? Jakąś perspektywę chciałbym tutaj stworzyć na potrzeby tej rozmowy. Ja w ogóle jestem wielkim entuzjastą Polski i polskiej gospodarki. Bardzo możliwe, że na koniec tego roku Polska znajdzie się w tej grupie 20 największych gospodarek. Tak jak kiedyś wstępowaliśmy do NATO, do Unii Europejskiej, tak myślę, że nasze miejsce jest w G20. Kupoty Turcji mogą nam pomóc, ponieważ gospodarka turecka się kurczy bardzo szybko, więc jest szansa, że będziemy Mimo tego słabego okresu, w którym się znaleźliśmy jako, jako e, świat, jako Europa, to będziemy w stanie być w, tym, e, w, tej, w tej właśnie grupie dosyć elitarnej i wpływowej. E, faktycznie poruszam się w środowisku przedsiębiorców polskich. E, największe kłopoty, z którymi się zmagamy, to oczywiście są koszty energii, e, to jest inflacja, to jest e, koszt pieniądza, i ewidentnie najbardziej dotknięte są teraz gałęzie typu przemysłu. No tutaj pochodną właśnie ceny energii, na takim przykładzie naszej firmy za gaz, za tamten rok dostaliśmy fakturę w setkach tysięcy złotych, gdzie to było kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc to są koszty, które, które są, no nie pomagają naszej konkurencyjności, naszej gospodarki. Co do zasady jestem optymistą co do tego co się wydarzy, a chwilowe trudności są, są na całym świecie, także Także właśnie u nas mamy spowolnienie, mamy jakąś techniczną recesję w niektórych momentach, mamy też spadek sprzedaży detalicznej, ale w takim makroekonomicznym spojrzeniu my się ciągle jakby przesuwamy dalej, i tak długo jak będzie ten wzrost gospodarczy, to będziemy bezpieczni nawet z tym większym zadłużeniem. Więc jestem, jestem entuzjastą, chciałbym, żeby nie przyszło nikomu do głowy wierzyć w to, że państwo nam wszystko zapewni, tylko dalej musimy mądrze jako gospodarka pracować. A te przejściowe problemy, z nich będziemy zaraz wychodzić. Moim zdaniem, 2024 rok będzie dla nas już takim rokiem wzrostu gospodarczego. No dobra, to w sumie, jak cię słowałem, to tak optymistycznie, ale powiedz mi, bo dużo osób mówi, że mamy kryzys i czy według ciebie już się kończy? Bo jest taki obóz z wiem, że on się już kończy. I tak jak powiedziałeś, to 2024 powinno być lepiej, a ja nie mam, że nadchodzi, bo na przykład od nowego roku wzrost płacy minimalnej, znowu podwyżki, nowe podatki. I czy to nie jest tak, że dopiero firmy, Zaczną padać i mieć problemy. No, zależy, jaką perspektywę przyjmiemy na potrzebę takiej rozmowy, bo możemy się skupić na poszczególnej branży, na poszczególnej firmie i okaże się, że jest katastrofa, ale w tej samej branży znajdziemy firmę, która sobie radzi. To tak jest konstruowane. Jak patrzę na te duże dane, to widać, że miękkie lądowanie raczej będą miały Stany Zjednoczone. To była największa nasza obawa, bo ona bo ona wpływa bezpośrednio też na Europę i na cały łańcuch. Wiemy, że Chiny nie dokładają się pozytywnie do wzrostu gospodarczego w tym roku. Wszyscy spowolniliśmy tak naprawdę. Ale dla mnie kryzys oznacza gwałtowny wzrost bezrobocia. Dla mnie to jest, to jest taki, taki wskaźnik, z którym wtedy Wietrza, się mierzymy, pracę tak, kiedy, się, kiedy jakby te, te zależności społeczne zaczynają już dysfunkcję. Swoje wprowadzać, więc dla mnie to jest ten kryzys i my go nie widzimy. Widzimy niedobór pracowników w Europie w Stanach Zjednoczonych, widzimy oczywiście pracujące stopy procentowe, a to ciekawostka jest też taka, że stopy procentowe inaczej pracują na mieszkańca Stanów Zjednoczonych, inaczej na mieszkańca Polski. Bo Gdy jeśli. Tego? No właśnie, dlatego, że jeżeli bierzemy kredyt hipoteczny w Stanach, mhm. to on jest ze stałą stopą procentową na 20-30 lat. Nieco inaczej jest w Europie, na przykład w Wielkiej Brytanii to jest zwykle 5 lat, a w Polsce mamy zmienne stopy procentowe i kredyty, więc ta podwyższona stopa procentowa bardziej uderzyła w konsumenta w Polsce, który nagle ma ratę dwa razy wyższą, niemalże czasem dużo więcej, niż Amerykanina, więc to jest jakby to, to bardzo różnie w różnych gospodarkach się to wszystko zachowuje. Więc Kryzys generalnie możemy, możemy wskazać w poszczególnych branżach, w poszczególnych firmach, ale w tak w totalu myślę, że, że się prześliz, prześlizniemy przez taki scenariusz, jaki mieliśmy w 2008 roku. Na horyzoncie jest wielki problem zadłużenia, bo te same Stany Zjednoczone dzisiaj płacą 5% za obligacje. Ten dług, który mają gigantyczne, muszą obsłużyć. Każda inna gospodarka, która wymyślała za dużo długu, dzisiaj płacić za niego więcej. Tych, tych problemów takich dużych, typu konkurencyjność kontynentu europejskiego, i jest bardzo dużo przed nami, ale tu i teraz wydaje się, że 23-24 będziemy się, um, prześlizgniemy się, się przez to wszystko bez takiej. Ciężkiej recesji. Takie jest moje odczucie i zdanie. Mhm. Ja to mówię, że zawsze po jakby burzy przychodzi słońce, więc może już mamy tych złych, wiele informacji, więc może dzisiaj. Ja niedawno ten... wróciłem z wykładu z Francji, ze swojej uczelni INSEAD i właśnie na jednej z prelekcji pokazano nam wykres niepewności świata, odkąd jest zmierzony. Tu mówimy o 100 latach. Aktualnie mamy najwyższy poziom niepewności. To znaczy. Wydarzenia, które miały miejsce 11 września, kiedyś w Stanach, World Trade Center, później później wydarzenia związane z Brexitem, wszystko to przykrył COVID i przykrywa teraz atmosfera niepewności. Mamy, mamy właśnie jakąś całą logikę mówiącą o tym, że będą nowe wojny, że idzie, idzie recesja, że się w końcu świat finansowy załamie, więc jeżeli żyjemy tymi wydarzeniami. No to możemy być nieszczęśliwi, możemy oczekiwać wielkiego kryzysu, ale jeśli dobrze rozglądniemy dookoła, no to świat funkcjonuje i tak jak powiedziałem. No ja liczę, że Polska do, 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 dołączy do G20 i to jest nasze miejsce i będziemy dalej mądrze pracować. Bardzo się cieszę, ja też się dołączam do tych życzeń, bo no, przechodziliśmy przez nie jedno, więc myślę, że jeszcze szczególnie jako Polska i Polacy damy radę. E, powiedz mi trochę odnośnie tej globalizacji. Ja trochę będę pytał tych, bo to są też pytania widzów, czy ty myślisz, że kończy się też czas małych i średnich firm w Polsce? Mówię o tym, że no, dużo osób właśnie widzi, że te małe firmy mają coraz gorzej. Ja sam widzę, te pewnie też w małych miastach, z których ja nie wiem, pochodzę, czy Nowy Sącz, wyludniają się te małe firmy, jest coraz trudniej być małym. Trzeba być dużym, trzeba się łączyć, trzeba mieć, są tak duże regulacje i różne rzeczy, że no, coraz trudniej prowadzić biznes. To taka jest logika cyklu rozwoju gospodarczego, że proste pomysły na biznes wymagają skali. Jeśli jesteśmy w jakiejś niszy to sobie w tej skali mniej się możemy poradzić, ale jeżeli jesteśmy w jakimś rynku, gdzie wymagana jest skala i siła zakupowa, to przegramy. To, to jest tak, że, że te słodkie czasy, na przykładzie Polski, słodkie czasy lat 90., gdzie każdy mógł założyć biznes, otworzyć chociażby sklepik czy jakąś usługę, ale zwłaszcza sklepy, które powstało dziesiątki tysięcy, każdy sobie jakoś radził. Potem zaczynały stopniowo wchodzić mechanizmy rynkowe i. Konsument, który kocha płacić mniej, wybiera na, na, najbardziej dla niego optymalną ofertę, i te mniejsze firmy, które się nie zeskalowały, e, przegrywają i do dzisiaj przegrywają, bo się te sklepy zamykają. E, po, 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 podobnie jest w przemyśle. No, mniejsza fabryka ma mniejszą wydajność, e, mniejszą automatyzację, więc tak naprawdę, no, wraz z wzrostem zamożności naszego kraju, naszych obywateli. Czyli kosztów pracy jednocześnie, bo to ma drugą stronę medalu, mamy pewne branże i pewne miejsca, które są zagrożone, albo muszą się zmienić, albo, albo zautomatyzować. No weźmy taką, taki rynek szycia odzieży. Byliśmy historycznie wielkim centrum szycia dla Europy. Um, Łódź chyba, nie więcej. Łódź, blisko biała, byliśmy wielkim producentem tkanin. Eksportowaliśmy je nawet do Azji, przecież były takie czasy. Byliśmy wielkim zagłębiem, które po pierwsze pokazują, że byliśmy bardzo zdolni zawsze manualnie, że umieliśmy to, to stworzyć. No ale dzisiaj jest taka sytuacja, że coraz więcej zarabiający Polak, pracując przy tworzeniu odzieży, gdzie udział tej pracy jest bardzo duży i nie da się go automatyzować, nie, 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 nie może oczekiwać, że klient w sklepie zapłaci za to wiele razy więcej niż, niż jakaś średnia. Ubrania stworzonego w innym miejscu na świecie. To się wydarzyło w Niemczech wcześniej, w Wielkiej Brytanii wcześniej, we Francji itd. i tak dalej. Teraz to, to przyszło do Polski, więc całe gałęzie przemysłowe, całe gałęzie gospodarki, gospodarki, one są w trakcie pewnej zmiany. I no niestety, ale te mniejsze, średnie firmy e, mają podgórkę. Muszą, e, każdy musi znaleźć sobie nowy model biznesowy prawdopodobnie, albo lepszy, ulepszać ten, który ma. E, to tak jakby krótko mówiąc, proste rzeczy się. Przestaną opłacać. Czyli trochę tak, można powiedzieć, że wolny rynek się kończy, no bo będziesz musiał być, być duży albo nie ma. No w, w, Wydaje mi się, że, że ciężko dyskutować, czy, czy wolny rynek, e, jeżeli on nie jest regulowany przez państwo, to nie jest raczej rynkiem wolnym. E, Ale i, właśnie te regulacje chyba jest coraz więcej, sam pewnie wiesz, nie, że w każdym Tak, się... regulacji rzeczywiście przybywa i to nie ułatwia. To jest osobny temat. Jakby, jak, jak spełniać oczekiwania urzędników i prawa, to rzeczywiście dochodzi tutaj do kosztów funkcjonowania firmy bardzo, bardzo dużo tych tych oczekiwań właśnie, czy, czy norm, to rzeczywiście nie, nie, nie ułatwia i to, żeby to pokrywać, rzeczywiście trzeba jakąś tą skalę łapać. Wczoraj nawet powiedział pan Ryszard Florek, że w Niemczech jest tak, że urzędnik, jak wyda decyzję, to minister może ją zmienić, jeśli ona nie jest sprzeczna, jeśli ona jest na przykład w interesie państwa, ważna dla, dla gospodarki, tak, dla tak, tak, tak. nazwy. Więc to u nas powinno być takie gdzieś chyba, no, tak, no nie wiem jak to nazwać, regulacje, które są, które, no bo dzisiaj, tak jak powiedziałaś, no, trzeba być dużym i trzeba mieć pieniądze, żeby spełniać regulacje. Wymogi często pewnie nie są aż tak potrzebne. No bo z, ja wiem akurat w podwórka gdzieś budowy zwykłego domku innych, ile musi dzisiaj przejść, dokumentów, ile. Wszędzie to mamy, a kiedyś po prostu się budowało. Kiedyś dom i stoi ten dom do dzisiaj. Nie? No więc właśnie, mówiąc o G20 nieco wcześniej, to żeby dotrzeć tam i trwale umiastować swoją pozycję, to my musimy te, to nie możemy blokować przedsiębiorczości po pierwsze. Mhm. Musimy wspierać skalowanie firm, bo to tylko wielkie firmy. Które są w jakimś kraju osadzone, są w stanie generować najlepsze miejsca pracy i generować wpływy podatkowe odpowiednie. Rozmawialiśmy o tym wiele razy na różnych konferencjach. Przykład Danii czy Holandii, małych krajów, pokazuje, jakie są silne gospodarcze, bo mają właśnie swoich takich prywatnych czempionów, którzy, którzy dowożą tą największą wartość do swoich gospodarek macierzystych. Tak? To, to na, na przykład nawet naszej firmy, jeżeli. Ktoś kupuje ubranie marki niemieckiej, nawet jeśli ono jest ukryte w Chinach dla prostoty, to jednak zostawia największą marżę tej marki, marce w Niemczech, tam gdzie są projektowane te rzeczy, gdzie są konstruktorzy, księgowość, logistyka, IT i tak dalej. Tam wartość tego ubrania największą zostawia jednak w firmie w centrali w Niemczech. I, i, i ta sama historia jest w każdej innej branży. Kończąc prawie ten temat, ostatnie. Od dużych korporacji, które są w Polsce, czy myślisz, że kolejne lata mogą przynieść zwolnienia, właśnie w Polsce, między innymi, bo też gdzieś się czyta, że giganci zamierzają zwalniać, i to jest taki temat, no, gdzie nie mamy tej pewności, tak jak powiedziałeś, że jesteśmy w niepewnych czasach. Jesteśmy w niepewnych czasach. Gro firm dużych ma przerozatrudnienia. I w tym momencie niektóre firmy to wykorzystują, żeby się odchudzić. Grofirma też za duże zadłużenie, jest zmuszona wręcz zrobić jakiś krok w kierunku odchudzenia swojego bilansu, żeby, żeby zapanować no, trochę nad tym przerostem jakby długu, bo, bo, bo ten dług dzisiaj rzeczywiście zaczął kosztować. Dla przykładu, my jeszcze dwa lata temu płaciliśmy w bankach opłatę od depozytu. Zostawiając na rachunku na koniec roku powiedzmy 5 milionów złotych, to my nie dostawaliśmy z banku żadnego, żadnych pieniędzy z tyłu lokaty, tylko wręcz my płaciliśmy za depozyt. E, I dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Zmieniła się sytuacja w ciągu kilkunastu miesięcy, nie do poznania. E, więc, więc jeżeli ktoś e, nauczył się funkcjonować na niskim koszcie pieniądza, to dzisiaj przeciera oczy ze zdumienia i mówi, o jest strasznie niedrogo. Nie sądzę, żebyśmy my e, byli na dużym ryzyku, jeśli chodzi o takie zwolnienia w Polsce. E, niedawno skończyłem i Grupa 30 różnych narodowości i trzeba przyznać, że Polska ma dobry rating, jeśli chodzi o o to, jak my pracujemy i, i to jest nasza siła. Jesteśmy też bardzo elastyczną gospodarką i to jest też e, nasza przewaga. Bardzo no, gratuluję i teraz coś pozytywnego zmieniając ten trudne rzeczy, bo mówimy o tych problemach, a z drugiej strony marka Pusnik. Dzisiaj nie tak dawno wykupujesz firmę Plusnik, która jest znana no, pewnie od dziadków i taka legendarna kultowa marka. I chciałem trochę zapytać, skąd taki pomysł, skąd taka decyzja? A od, odnosząc się do dzisiaj dlaczego online? Okej. Okay. Marka ma 75 lat. Zobaczymy wszyscy, czy doczeka 100 lat z nami, czy też zostanie zapomniana jak, jak, jak wcześniej wiele innych. Dla perspektywy, w Polsce jest kilka tysięcy marek odzieżowych. Bariera wejścia do tej branży nie jest specjalnie wysoka. Wielu próbuje co roku, w większości się nie udaje. Żeby zbudować na marcodzieżowej skalę, a ja mówię o skali co najmniej 100 milionów złotych. No to, to mówimy o, o, o mikroudziale w, w tych wszystkich próbach, które się zadziewają. A, a stomionów jest taki symboliczne, ponieważ pozwala dopiero wtedy płacić specjalistom różnego rodzaju. Mówiliśmy o tym skalowaniu się, prawda? Jakby taka firma e, odzieżowa no też potrzebuje kogoś od IT, od bezpieczeństwa danych, e, też jest narażona na ryzyka hakerów, hake, e, a ci ludzie kosztują tyle samo, co, co wielkie firmy IT. To taki przykład, e, który się dzieje i dzisiaj firmy odzieżowe zaczynają przypominać bardziej fashion tech niż sam, niż sam fashion. I teraz jeśli chodzi o Próchnik. Mało kto wie, ale jak jeszcze byliśmy bardzo małą firmą, to miałem taką fantazję i udałem się na spotkanie z wiodącymi akcjonariuszami wtedy giełdowego Próchnika i złożyła mi propozycja, że mogę kupić tą firmę, połączyć się z nią, bo, bo, bo wydawało mi się wtedy, że to przyspieszy nasz rozwój. Dostałem czarno polewkę, jak to się ładnie mówi Czemu? w literaturze. Byłem za młody, ewidentnie nie brali mnie poważnie pod uwagę. Ta sytuacja się zmieniła wiele lat później, kiedy już inni akcjonariusze przyszli do mnie i złożyli mi podobną propozycję, żeby, żeby połączyć, stworzyć coś razem. Wówczas to my nie chcieliśmy się angażować w ratowanie, bo ratowanie to jest też czas i zasoby woliliśmy w tym czasie tworzyć. No, i spokojnie czekałem, co się wydarzy w procesie upadłościowym. I to jest ta sama taka, taka słynna sytuacja, w której drogo zawsze zdążysz kupić. Więc ja czekałem cierpliwie, aż warunki, które, które oferował rynek, czyli syndyk i, i jakby no, chętni inni wydały się mi odpowiednio atrakcyjne, żeby, żeby, żeby wejść do tej gry, właśnie o tą markę. Tak to się stało, to wiemy. I dzisiaj dlaczego internet? 40 miliardów złotych. Tyle warto jest rynek odzieżowy rocznie. Kilkanaście procent z tego, ciężko dokładnie powiedzieć ile. Niektórzy mówią 10, niektórzy mówią badanie 15, niektórzy mówią, że jeszcze więcej. To jest rynek właśnie w internecie. I teraz jeśli my startujemy z nową marką, której jakby nie wiemy jaka będzie przyszłość, na ile ta legendarność, na ile to co było jest ważne dla ludzi dzisiaj, na ile nasze błędy mogą nas pozbawić szans, zdecydowaliśmy się zacząć od kanału internetowego. I cóż mogę powiedzieć? Na ten moment, na, na, na ile wiemy, to była dobra decyzja. Odpowiednio musimy modyfikować teraz strukturę produktową. Chcemy konsekwentnie w roku następnym być marką internetową. Ale to, jest to dalej? Właśnie, tak, być? to, co jest dalej, to jest przed nami. Natomiast e, dużo prostsze dzisiaj e, jest korzystanie z tego przywileju, że taki jednak się stworzył. E, gdybyśmy przejęli markę Pruchnik 5 lat temu, mu, musielibyśmy budować sklepy. Ale czas tak pięknie daje nowe szanse, że, że stworzyliśmy model w oparciu o, wyłącznie o Internet. Gdzie jest naprawdę bardzo dużo użytkowników, i, i chcemy zbudować sobie pewną, pewien filar w oparciu o internet, i potem ewentualnie stworzyć ten koncept bardziej omnichannel, bazując na doświadczeniu, właśnie wcześniejszym z Marką Lancerto. No ale jak cię słucham, to naprawdę, tak mówię, najpierw się śmieją, a później właśnie już się tak nie śmiali, jak chodziło o tą ofertę. Więc to jest fajnie, jak twoja taka konsekwencja w dążeniu, że przyszedłeś kiedyś, bo coś chciałeś, a później koło jest taka historia się... o tym, żeby nie bagatelizować potencjału i to jest też przestroga dla nas samych. Jeśli my, zaczęli, my zaczęliśmy jako biała kartka, a na rynku była giełdowa spółka z infrastrukturą, z pracownikami, z, z doświadczeniem, ze sklepami, z magazynami, fabryką i my byliśmy w stanie przeczekać ten moment i kupić to, to, to Ile wszystko. to było? No zajęło nam to lat 15. I, I jakby to pokazuje, że, że trzeba się trzymać trochę tych zasad, czyli patrzeć na potencjał. Doświadczenie jest szalenie ważne, ale nie kluczowe. Liczą się jeszcze właśnie elementy takie jak potencjał, czy zaangażowanie, cięższa praca i to, to jakby się tu spotkało. W sensie to, ten potencjał wygrał, tak, potencjał wygrał. Z doświadczeniem, upraszczając oczywiście, bo to, mhm. bo to nie jest do końca tylko to, ale, ale dosyć ważna taka nauka dla nas samych. A myśli, że w ogóle jest taka moda dzisiaj na reaktywację marek? Bo ja właśnie mam ostatnio Unitra, Kubota, no jest właśnie teraz próchnik. Czy, czy to też tak pomaga, że jest ta reaktywacja? Bo akurat, no, wiesz, no, niektórym się udaje, niektórym nie. Pewnie jest też bardzo trudne wyzwanie, no bo to jest jakaś tam legenda, historia marka. Łukasz, w świecie y, biznesu my mamy takie postrzeganie, że nikt na nic nie czeka. Jeśli chodzi o takie obszary jak, jak chociażby fashion, rynek nie czeka na, y, na, 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 na produkty, nie czeka też pewnie RTV-AGD. To jest kwestia y, perspektywy takiej, że marka to jest jeden z naprawdę wielu obszarów, które trzeba razem skoordynować. To musi razem zagrać, żeby to mogło mieć efekt ekonomiczny poz pozytywny, mhm. bo to, to, że jest negatywny, to, to, jest, to, jest, to jest pewne. To jest pytanie, czy z negatywnego stworzysz pozytywny, mhm. ale trzeba mieć tą perspektywę, że na samej tzw. Tak marce nie zbuduje się niczego trwałego. Mhm. Te kilka tysięcy prób rocznie y, w, ludzi, którzy wchodzą do biznesu, budują właśnie strony internetowe, y, zastanawiają się nad nazwami, budują loga, to jest właśnie jeden z tych elementów, które trzeba wykonać, żeby świat em, z wdzięcznością, y, y, że tak powiem, decydował o tym, żeby kupić w tym miejscu. To jest naprawdę jeden tylko z elementów. I z tą perspektywą robimy kolejne kroki. No dobra, to przychodząc teraz do Lancerta, ja jestem naprawdę dumny, i tutaj od wielu lat jesteśmy razem, można powiedzieć. Jesteśmy i, razem. I mogę, tą historię pewnie znają, ale poznajesz też Krzyżka Chorowskiego, który kiedyś właśnie do mnie oglądając pierwszy odpowiedział: Łukasz, jak ty wyglądasz, mógłbyś ubrać się, i wtedy to jest ta historia, gdzie się zgłosiłem do Was i ciebie i Marty, i, i jakby można powiedzieć, zainwestowałeś we mnie, i teraz czuję się dumny, i wszyscy już nigdy tak nie powiedzieli. To jest tak, jak się śmiali, to teraz wychodzę, i, i nawet dzisiaj słyszę, jak docenili, jak ładnie wyglądam w garniturze, i to jest takie miło. I bardzo Ci za to dziękuję, bo dzięki firmie to ja naprawdę z dumą mogę reprezentować na piersi, że mam takie ubrania. No i w... My, Łukasz, mówimy to w firmie w ten sposób, że zatrudniłeś ubrania do ekspresji swoich emocji, do realizowania swoich celów. Po prostu ten ubiór daje ci określoną możliwość osiągania swoich celów i, i, i każde ubranie takie, takie coś może jakby pomóc. A, a każdy klimat ubrania, każdy styl ma nieco inne mm, zastosowanie, inny przekaz de facto. Mhm. E, fajnie, że uwierzyłeś w to, że człowiek bardziej elegancki, miejski e, będzie bardziej wiarygodny, chociażby. Mhm. No i ja dziękuję, że uwierzyłeś we mnie, będąc właśnie ten nieubrany, niewiarygodny. Bo powiedzieliśmy sobie wcześniej, potencjał mhm. ciekawszy, ważniejszy niż doświadczenie. Te doświadczenia nie miałeś. Ale miałeś gigantyczny potencjał. Masz go do dzisiaj i dalej go rozwijasz, dalej jesteś ciekawy. I, 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 I to jest fascynujące w życiu, żeby nie zastawać w miejscu, mówiąc, ja mam doświadczenie, jestem poważny, jestem ważny, i jestem relewantny do rynku. Otóż właśnie doświadczenie potrafi zgubić. Tak, no ale to już bardzo Ci dziękuję za miedę słowa, ale wracając do konkretów, to jest takie pytanie od też widzów, w jaki sposób Ty radziłeś sobie na początku biznesu, właśnie jeśli chodzi też o Lancerto, jak to z konkurencją w branży właśnie ta nią z Chin, która jakieś zalewała, jak w ogóle dać radę? No bo mówisz, była biała kartka, no to jak, jakie te początki były u Ciebie? Pytałeś wcześniej o kryzys. Uwaga, my powstaliśmy w 2008 roku. Kiedy się rozkręcał gigantyczny kryzys finansowy wydawało się, że koniec świata koniec systemu bankowego, nie będzie pieniędzy, nie będzie banków, więc co się działo? Co, co, co się działo w konsekwencji? Przyszliśmy do banków. Wszystkie banki zgodnie powiedziały, że nam nie udzielą żadnego finansowania, bo jesteśmy młodą firmą. Dzisiaj nazywa się to ładnie startup. Nie było funduszy VC, jak to teraz były takie możliwości gigantyczne. Więc robiliśmy coś, co się dzisiaj nazywa bootstrappingiem. Po prostu skupiliśmy się na naszych przewagach, a naszą największą przewagą był produkt, który był od początku bardzo dobry i nasza ciężka praca, tudzież obserwacja tego, co klient może potrzebować i obsługa klienta. Wygrywaliśmy zawsze obsługą klienta, e, pielęgnujemy tę umiejętność, jest coraz trudniej, bo skala jest większa i na tym filarze, bez marketingu, bez jakichkolwiek innych obszarów, na które nas nie było stać, budowaliśmy mozolnie miesiąc po miesiącu, kwartał po, po kwartale, minimalną skalę, żeby było nas stać na kolejne e, etapy. E, zarabialiśmy marne pieniądze jako właściciele, jako zarząd, to przez pierwsze 7 lat myśmy zarabiali, ja przede wszystkim zarabiałem dużo mniej, niż gdybym poszedł do jakiejkolwiek firmy zewnętrznej. To była pewna cena, którą płaciliśmy za to, że była wiara w to, że kiedyś zbudujemy jakąś minimalną skalę i te losy mogą się nasze jakoś pozytywnie zmienić. Więc to, to, to jest wszystko kupione ciężką pracą, niepewnością, słabymi dniami, ale chyba takim właśnie potencjałem i, i nakręcaniem się zespołowym, zespo nakręcaniem się całego zespołu, że, że robimy ważne, ważne rzeczy, a w nagrodę, nagrodą byli klienci, którzy przychodzili każdego dnia do sklepów i ubierali się, zmieniali się, tworzyli te swoje metamorfozy i to była taka wielka nagroda. Tak, się, tak, tak wyglądały pierwsze, pierwsze ważne lata, czyli te 7 pierwszych lat, kiedy kiedy funkcjonowaliśmy. I co się dalej wydarzyło? To jest ważne. Ponieważ banki nas nie chciały finansować, myśmy się nigdy nie zadłużyli. I to, to zostało w naszym DNA. My, my nie byliśmy w stanie nigdy, że tak powiem, przeinwestować, bo nie było skąd pociągnąć tego długu. To jest takie dyscyplinujące i pewnie gdyby w tamtych czasach były fundusze VC, były jakieś poręczenia BGK, pewnie bylibyśmy w innym miejscu. Nie mam pewności, czy lepszym, ale, ale dzisiaj, dzisiaj to przeczekaliśmy te trudne. Pierwsze 7 lat, a kolejne 7 to, była, to było zmaganie się właśnie z konkurencją bardzo taką nasiloną. A możesz powiedzieć w ogóle, ile dzisiaj produkcji jest czysto polskiej, że w ogóle macie, szyjecie w Polsce jeszcze, czy jednak się to przenosi, przyniosło tak jak większość, właśnie z Chin, tak jak mówisz, niemiecka firma, szycie Chiny? Musimy się pogodzić z pewnym trendem, czyli jeśli chcemy, żeby Polacy zarabiali więcej, to wszystkie branże, wszystkie produkty, gdzie jest koszt pracy, będą kosztowały więcej. E, niedawno pisałeś o tym, że wymiana opon ko nagle kosztuje około 300 zł. E, a to jest tylko wymiana opon. E, balowanie domu, mieszkania e, kosztuje dzisiaj pieniądze, które sobie nie mogliśmy wyobrazić parę lat temu. Więc mamy do wyboru. Albo konsekwentnie szyjemy wszystko w Polsce i wtedy dżinsy kosztują 1000 zł, a koszula kosztuje 800-900 zł, i to jest ok. Albo e, szukamy miejsc, gdzie. Są firmy, marki, które wcześniej zdecydowały, że będą, że będą szyły, bo nie były w stanie szyć w Niemczech czy we Francji i, i zabieramy się z nimi na pokład. Więc generalnie to jest pewnie dyskusja o tym, jak pogodzić nasze oczekiwanie, że będzie coś szyte w Polsce i niewiele kosztowało. Na przykładzie usług budowlanych, usług medycznych, generalnie usług, których się nie da zamienić. Nie da się usługi... Kelnerskiej zrobić dużo taniej. One są na podobnym poziomie. Usługi malowania, usługi sprzątania, one Bentysta kosztują. To wszystko, to wszystko to. kosztuje, ponieważ to jest zaangażowanie człowieka. Ja Jako dziecka zawsze się wszyscy było marzenie mieć buty Adidasa, oryginalne. Jak wiesz, patrzyłeś metkę, zawsze bo Made in China, nie? Więc... No, wszystkie te marki, które sobie podziwiamy, weźmy Adidas, weźmy Nike, one nigdy nie miały fabryk tak naprawdę. Może na samym początku, kiedyś, ale ta skala przyszła w momencie, kiedy odseparowały część produkcyjną od części tworzenia, dystrybucji. To taka jest Naturalny historia. Proces po prostu. No jest, to, jest, to, jest to oczekiwanie konsumentów i jeśli popatrzymy na ostatnie 15 lat, kiedy jeszcze nie było takiej wysokiej inflacji, to odzież i obuwie. Regularnie obniżały wartość inflacji. Na czele były usługi medyczne, a, a właśnie które zawsze tą inflację najbardziej pobudzały do góry, a, a odzież zawsze ją hamowała. To wynikało właśnie z tego, że się e, przybywało importu. Więc to jest taka, taka prawda o tym, e, że Bo to jest dobre właśnie jeszcze pytanie, przerwę, ale dobrze, ja że buty właśnie Adidasa, jak byłem dzieckiem, 20 lat temu kosztowały 300 zł i dzisiaj też kosztują 300 zł. Nie? W ogóle nie, jakby nie poszła ta inflacja. Nie? W latach 90., kiedy ja zaczynałem e, w ogóle świadomość jakąś ekonomiczną, no tak mówię, Polska była dużym producentem e, Europy. Kiedy ja wchodziłem do branży, my dalej byliśmy dużym producentem ubrań dla Francuzów, dla Niemców, dla Szwajcarów, Brytyjczyków, i na moich oczach to wszystko poszło dalej. To poszło w kierunku innych krajów o niższej właśnie stopie życia, po to, żeby utrzymać te ceny dla konsumenta. I tak jak się nie uda tego zrobić w usłudze realizowanej w danym kraju, dlatego te ceny właśnie usług będą w Polsce rosły nadal. Tak, w produkcie można go zawsze spróbować wytworzyć w innym miejscu. Nie zawsze. Nie zawsze się będzie opłacało go transportować. Nie zawsze będzie dostępna właśnie wiedza, jak to zrobić, ale, ale de facto jesteśmy, odzież jest bardzo globalnym produktem. No to przechodząc trochę do inwestycji, bo właśnie odzieży dużo powiedzieliśmy, dziękuję za to, bo to takie pytania, które ja sam nie wiedziałem, więc to są to dla mnie nowe, ale powiedzmy, mi o w kryzysie, bo mówi się, że wtedy najlepiej kopować i co według Ciebie, jakie branże mogą być pożądane, jakie aktywa? Jesteś też inwestorem, więc tutaj też pewnie setki jakichś tam u Ciebie przywija się tych informacji. Moja zasada jest taka, że inwestuj w to, co rozumiesz, ale tak dobrze rozumiesz. Nie każda inwestycja jest dla każdego, nie każda branża jest dla, dla każdego. Zarabiać można na wielu różnych rzeczach. Na przykład, ja się nigdy bym nie zaangażował w Hazard, w jakieś zwierzęta futerkowe. Tam też są pieniądze, tam też można zarabiać. Ale to kompletnie nie są moje e, obszary zainteresowania, więc musisz przede wszystkim wiedzieć, w co chcesz zainwestować i po co, i rozumieć jakby koncept. Ja nie jestem traderem, spekulantem, e, fliperem, e, to mnie nigdy nie, nie interesowało, dealowanie, szybko kupić, coś sprzedać, to, to nigdy nie było obszarem mojej kompetencji ani zainteresowania. Ja jestem człowiekiem, który e, dużo widzi wartość w budowaniu e, tego enterprise value, wartości przedsiębiorstwa. Czyli zbudowanie takiej struktury firmy, która jest w stanie w długim terminie konkurować i dodatnią EBIT budować. Jeśli chodzi o rynki publiczne, czy inwestycje w inne rzeczy, to taka sama zasada. Inwestuję w spółki, które rozumiem. Więc ja rekomenduję osobom, które nas słuchają albo oglądają, które mają dużo kapitału w nadwyżce i nie wiedzą, co z nią zrobić, to szczerze mówiąc, nadszedł znowu moment na kupowanie. Obligacji, tudzież długu. Pamiętajmy, że dług jest zawsze wyżej niż, niż, niż akcja. To znaczy, prędzej trzeba spłacić dług, niż wypłacić dywidendę akcjonariuszom. I dzisiaj na 5% można mieć już dług obligacji Stanów Zjednoczonych. Rząd polski też emituje dług całą, całą masę, cały czas. Więc jakby w długu i tym rządowym, i korporacyjnym są przyzwoite stopy zwrotów. Można mieć obligacje na kilkanaście procent. To już jest naprawdę przyzwoity, przyzwoita stopa zwrotu. No chyba, że ktoś szuka e, sytuacji, że kupuje i oczekuje za miesiąc razy cztery. To ja się na tym nie znam. To niech to robią ci, którzy, e, którzy naprawdę potrafią, ale nie ci, którzy mówią, że potrafią, tylko ci, którzy naprawdę potrafią i, i, i robią to e, jakby w jakimś tam horyzoncie czasowym. Więc ja inwestuję średnioterminowo. W niektórych momentach pewnie bardziej długoterminowo, czasami to daje szybsze rezultaty, czasami to daje, tak jak powiedziałem, średnioterminowo rezultaty, a czasami mimo wszystko daje to straty. I nie jestem typem opowiadacza historii o tym, jak coś flipować szybko. Jest tych ludzi wystarczająco dużo na rynku na świecie chodzi i opowiada o, o tych rzeczach. Moim wzorem, jeśli chodzi o inwestowanie, pieniędzy poza swoje biznesy, jest, będzie jednak e, Warren Buffett, czy jego wyznawca Bill Ackman, który był traderem, e, był spekulantem, shortował różne rzeczy i po tych wszystkich przygodach stwierdził, że jednak wybór ośmiu fajnych spółek e, wystarcza, żeby, żeby w życiu było dobrze. Mhm. Czyli nie, nie gonienie za różnymi trendami, e, za złotem dzisiaj, za, za, za aluminium, to jest faktycznie dla, dla traderów, znam mhm. wielu traderów, Znam nawet jednego, który zarabia na tym pieniądze. Natomiast ja z uwagi na swoje zaangażowanie czasu w swoje biznesy. Nie logłość do swoich rachunków maklerskich często. Robię to rzadko, żeby sprawdzić, czy miałem rację co do niektórych spółek. Mhm. No to jest dobre podejście, bo ja ci tak, tutaj się z tym zgadzam, że ja też próbowałem właśnie, już z wieloma gośmi się spotykam, no to tak kusi później, zagraj to. No i tak na giełdzie, jakbym zobaczył, no to tak koło zera. Jakbym ktoś powiedział, no bym wstał w zwykłe konto oszczędnościowe, to bym lepiej na tym wyszedł, niż a ile stresu, ile czasu, bo codziennie właśnie sprawdzanie, czy rośnie, czy spada. Więc dla świętego spokoju, w moim przypadku to też się sprawdza, że lepiej było mieć Wybrać coś i trzymać. Łukasz, wszyscy jesteśmy jako ludzie, jako cywilizacja chciwi. Mm. E, I to pójść na skróty jest kuszące. I prędzej czy później każdy to zrobił, albo zrobi, jeśli jest jeszcze młody i nie zrobił. To po prostu jest kuszące, żeby szybko zarobić. E, przyglądnijmy się lepiej ludziom, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy. E, weźmy tą listę najbogatszych ludzi w Polsce, na świecie, gdziekolwiek. To, to nie będzie trader. To nie będzie ktoś, kto zarobił na, dzisiaj na, na złocie parę złotych. To nie są ci ludzie. No dobra, a powiedzmy o innych inwestycjach, bo mówimy trochę o tej giełdzie. Co sądzisz w ogóle o rynku nieruchomości, jak ty się na to zapatrujesz, bo też to jest taki temat, który naszym widzom nie spełnia snu powiek, bo mówi się tak, że z jednej strony spadną, bo już jest tak drogo, z drugiej strony, no, że one cały czas będą rosły. Ja jestem gdzieś po środku, no bo, bo, bo nie wiem, ale no trochę mnie przeraża, że przeciętne osoby, nie wiem, dwie osoby dobrze zarabiające w korporacji dzisiaj nie są w stanie kupić mieszkania, bo jak metr w Warszawie kosztuje, nie wiem, 20 tysięcy, to... 60 metrów to są dwa pokoje, kupisz co, za 1,2 200, wykończysz za 1,5 miliona za dwa pokoje czy trzy, no to coś idzie nie tak. I czy według Ciebie to jest tak, że to jest nakręta cena, już jest tak nadmuchana, że ona spadnie, czy po prostu będzie jak na zachodzie i ona będzie cały czas rosła? Jakie jest Twoje zdanie po prostu? Jeżeli mówimy o inwestowaniu w nieruchomości, to można powiedzieć, że w Polsce wszyscy mieli mega fuksa, bo te nieruchomości od zawsze, od konia ja kojarzę, one rosną. My nie mieliśmy takiej nigdy dużej korekty. I nie sądzę, żeby ona była przed nami. Nie sądzę, żeby się to jakoś super y, mogło y, skorygować, oprócz mniejszych aglomeracji i miast, gdzie to Polska w niektórych miejscach pustoszeje. Można znaleźć w Polsce już domy po 200 tysięcy złotych, opustoszałe, być może będą jeszcze tańsze. Wchodzą nowe normy energetyczne i jest cała masa budynków, zwłaszcza jednorodzinnych domów, gdzie potencjalnie przybywać będzie podaży taniej nieruchomości. Jeśli weźmiemy miasta, a, a, a wraca koncepcja, myślę jednak e, tej urbanizacji, tej, tej dostępu do miast, do, 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 do usług, do, do kultury, to w miastach nie przewiduję absolutnie żadnej większej korekty. Mogą być jakieś minimalne e, sezony, momenty, że, że nie będzie rosło, że może lekko spaść, ale to nie ma żadnego, żadnego znaczenia. Docelowo, docelowo. Jeżeli ktoś kupuje mieszkanie na wynajem, to jego stopa zwrotu będzie maleć, jeśli będzie kupował nowe mieszkania. No, ci, którzy kupili w ostatnich tam 15 latach, mają e, samego faktu nabycia, mają bardzo dużą korzyść. Ale czy to się będzie powtarzało? Myślę, że albo jestem przekonany, że stopy zwrotu przy nieruchomościach kupowanych teraz będą mniejsze. I myślę, że doczekamy takiego momentu, w którym ktoś, kto ma gotówkę, przestanie kupować kolejne mieszkanie, żeby mieć stopę 1%, 2%, Myślę, że mogą szukać właśnie obligacji. obligacji. Czy może rynku kapitałowych? To jest, ta struktura wygląda inaczej właśnie w krajach rozwiniętych. Tak. A powiedz mi w ogóle, inne inwestycje. Czy ty jeszcze w coś innego inwestujesz? Jest tak dużo, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, złoto, nie wiem, są zegarki, whisky, futerkowe zwierzęta. Wiemy, że już nie inwestujesz, ale czy jest coś innego jeszcze? Kryptowaluty ostatnio i też znam ludzi, co właśnie zarobili. Sam się cholernie boję, bo, bo właśnie no, wiesz. Nie znam się na tym, tak? Ale czy ty masz jeszcze jakieś inne inwestycje, gdzie jakieś nadatki pieniędzy inwestujesz? Ja z dużą ciekawością obserwuję, słucham ludzi, którzy zarabiają na różnych rzeczach. Naprawdę jestem wielkim entuzjastą i tak ma być. Każdy ma, ma pomysł na siebie i znam te różne historie inwestowania w zegarki, w, w alkohole, w inne alternatywne rzeczy. Ja sobie zawsze zadaję pytanie, no dobrze, no to kupię ten zegarek, kupię ten. Bitcoin, to, to jeżeli on nie daje mi takiej wartości bieżącej, nie wypłaca mi dywidendy, nie wypłaca mi jakichś jakich należności, czegokolwiek, to znaczy, że ja muszę oczekiwać, że ktoś ode mnie go kiedyś drożej kupi. Bo na tym polega inwestycja, ja kupuję coś z oczekiwaniem, że coś drożej sprzedam. I zawsze mam taki, taki pomysł z wyobrażeniem sobie, dobrze, mam tych zegarków 10, i potem muszę je odsprzedać. I jeżeli są rzeczywiście nabywcy kolejni, to cudownie, ale mnie ten rynek ewidentnie omija i jakoś mnie w ogóle nie, nie interesuje i nad nim nie myślę, bo co do zasady uważam, że większą płynność mogę mieć na innym instrumencie i jeszcze nie muszę mieć kłopoty z tym przechowywaniem tego gdzieś. To mi ktoś powiedział fajnie z tym bitcoinem, to ci muszę być taka anegdota, ale mówi tak stary ja kupiłem sobie bitcoiny, bo mówi tak, jak się żona ze mną rozwiedzie albo coś mi nie pójdzie to ja jutro przeprowadzam się do Tajlandii, na kartce mam zapisany kod, wypłacam sobie majątek, nikt o nim nie wie, bo nikt mi nie zabierze przy sprawie rozwodowej i żyję dostatnio, nie? Rewelacja. Nie, tak sobie myślę, A? wtedy nie patrzyłem tak na to, to mieć dużo pieniędzy, ale pewnie wiesz każdy ma jakiś plan, i to jest, to jest jakiś plan I, i jakby ciężko mi z nim dyskutować, bo, bo, bo jest to przemyślane na pewno w jakiś sposób. E, ja wiodę prostsze życie, e, mam wiele takich niepopularnych tez, no, ja, ja między innymi uważam, że jesteśmy na tym świecie na, na, na krótko, na chwilę i łatwo o tym zapomnieć i uważam, że cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych i, i bo niektórzy tak się zachowują jakby jakby tak miało właśnie to wyglądać, więc, więc nie biorę się za rzeczy, które, które są bardzo modne. A co więcej, rzeczy, o których zaczynamy rozmawiać już w mediach powszechnie, jako fajną inwestycję, prawdopodobnie są już wcześniej, nie są nie są, bo są za późno. Więc prędzej wyszukuję sobie ja inwestycji, które są dzisiaj jeszcze albo niemodne, albo są przecenione, bo są już niemodne, ale generują jakąś wartość, jakąś ebidę, czy dywidendy, czy też. Mogą to robić w przyszłości, a są się przycenione. Jakkolwiek nie, nie, alternatywne zarabianie, moim zdaniem e, dużo się o nich mówi, ale niewielu na tym potrafi zarobić. Tak, małe z milionerów, tak jak pewnie. No, jakby dla mnie od, odniesieniem są te listy, powiedzmy. One mogą być niekompletne, mo mogą być. E, Kupione. Okej, okay, mogą być jakieś, ale de facto, przyjrzyjmy się strukturą branżą ludziom i, i zobaczmy pewną logikę, że tam naprawdę niewiele jest takich osób, które zarobiło na zegarkach wielkie pieniądze, chyba że mówimy o, o tym, żeby sobie coś zarobić, no to wtedy, to wtedy mówię, to możemy na czymkolwiek tak naprawdę wytworzyć wartość i potrzeby komuś um, mhm. i, i zrealizować swoje zyski. No, to tam, mi jeszcze mam teraz pytanie, może trochę prywatne, ale rodzina versus biznes. Jesteś takim przykładem. Ja naprawdę dużo osób poznałem z biznesu, i, i mało kto jest tak ambitny, takie ambicje, że ty jesteś mega przedsiębiorcą z dużym sukcesem, i żona mega przedsiębiorczynią z wielkim sukcesem. I jak to jeszcze, czy to pomaga, czy nie? No, bo ja się tak zastanawiam, że no to naprawdę no, dwóch takich kozaków na rynku, można powiedzieć, w swoich branżach odnosi sukces. I jak sobie radzisz, jak dbać o te relacje, kiedy, no też naprawdę jesteście mocno przedsiębiorczymi osobami. Jeśli oczekujesz złotej rady, to nie mam. To jak to godzisz w ogóle, no jak ty funkcjonujesz? No bo jesteście też bardzo długo małżeństwem, to też trzeba powiedzieć, zgodnym od wielu lat. Jedna z najtrudniejszych decyzji, która człowieka może spotkać, to dobór partnera na życie, bo tak z taką zasadą pewnie większość ludzi zawiera swoje związki. Trzeba mieć tutaj dużo szczęścia, bo też w czasie się zmieniamy wszyscy. Bardzo wiele osób starszych od siebie obserwuje, jak się wiodą ich losy, właśnie kiedy nie do końca mieli czas dla rodziny. Więc, jakby, jestem z tego pokolenia, które może obserwować już starszych od siebie. Biorę to bardzo pod uwagę, decydując o, o, o tym, ile czasu spędzam z żoną, z dziećmi, z rodzicami, z siostrami itd. I dla mnie to rzeczywiście jest ważne. I teraz ten dobór partnera, w moim przypadku było tyle. Trafiony, że przywołana Marta. Pozdrawiamy Martę. Pozdrawiam Martę. Bardzo, do naszej szkoły w Bardzo dobrze rozumie proces budowania firmy, inwestowania. Akceptuje fakt, że wiele rzeczy mam lepiej funkcjonujące w firmie niż u siebie prywatnie. Akceptuje fakt, że to samo się nie zrobi i trzeba być przy, przy, przy niektórych procesach w niektórych momentach. Ona po prostu rozumie, że. Pieniądze nie rosną na drzewie, że, że sobie człowiek wstanie rano, pije kawę e, albo wydrukuje trochę pięćsetek i jakoś gdzie leci. To tak nie działa, więc e, kobieta powinna starać się zrozumieć tego, tego, tego mężczyzny i dokładnie odwrotnie. Marta ma swoją przestrzeń, swoją własną e, filozofię życia, jest skorpionem, jest bardzo silnym charakterem, e, bardzo ambitna i, i, i jakby... Jest też matką i to godzenie się to jest pula kompromisów, które trzeba każdego miesiąca wygenerować, ale jednocześnie ma tu swoją przestrzeń. Nawet jak rozmawiamy w tym momencie, jest poza Warszawą, prowadzimy wspólny kalendarz. I, I szukamy kompromisu w niektórych miejscach. Ja może powiem, widzę mi tutaj Martę, jak nas słuchasz, to zaproszenie, ale zrobimy z Tobą teraz kolejny wywiad, żebyśmy potwierdzili tą drugą stronę. Tak. No, bo to jest bardzo ciekawe I, od drugiej strony. I, i to tam, żeby się rozumieć. Ona, ona, ona rozumie moje ambicje, moje wyobrażenie o świecie. W niektórych rzeczach odpuszcza mi, bo wie, że to nie są moje talenty, kompetencje, o, o wielu rzeczach nie będę umiał nawet rozmawiać, co dopiero zrobić. I dokładnie odwrotnie. My szukamy tych, tych przestrzeni. I, I takie bezgraniczne wsparcie do tej drugiej osoby. Ta druga osoba, często trzeba o tym pamiętać, kiedyś my byliśmy wszyscy e, ludźmi bez, męż bez mężów, bez, bez żon i bez dzieci. Byliśmy po prostu Tomek i Łukasz e, i kiedyś e, nasze. Tak, to żony... były czasy. Jak się <śm> chodzi o to, że my kiedyś byliśmy e, samodzielnymi jednostkami. Tak, tak. Fakt, że wchodzimy w związek. On nie może być już taki totalitarny i zmieniający wszystko. Że idziemy do więzienia, my dalej świata, jesteśmy, nie? my dalej jesteśmy niezależnymi zależnymi jednostkami, które muszą mieć frajdę do przebywania razem, robienia rzeczy razem, wychowywaniu razem dzieci i też dzieleniu trosk i, i sukcesów. Swoją drogą fajnie dzielić jest sukcesy z kimś niż samemu, na pewno fajniej i też pewnie są troski, a są, żeby też móc mógł, mógł z kimś o tym porozmawiać. Tak, to jest zdecydowanie. No ja wam gratuluję i mówię. Więc ja nie wiem, czy dałem recepty, ale mówię, jak to funkcjonuje. To jest sztuka kompromisu. Ile lat jesteście razem? 22. To mnie pobiłeś. Ja 16, 22. także weterani, mogę powiedzieć. Gratuluję i nie, nie ścigam się z nikim. Nie, nie, nie. To o nic, nie o to chodzi, ale to, co powiedziałeś, to jest najważniejsza chyba decyzja, inwestycja i taki. I taka droga życia, w której będziemy w obranie tego partnera, bo później no, sam wiesz, jak jest i słyszysz, pewnie w przedsiębior u przedsiębiorców bardzo często są te rozwody, niedogadania się. I to jest trochę taka recepta, jak powiedziałeś, żeby mieć i tą wolność, i przestrzeń być sobą, i trochę myśleć o tych osobach, a nie właśnie, że jedno się rozwija, a drugie no, niebo musi robić inne rzeczy. Częsta pułapka właśnie, że jedno leci strzela, no, jak, jak leci go odrzutowiec więc i druga osoba zostaje i nie rozumie, co się wydarzyło pomiędzy. Często ten mężczyzna nie ma żadnych złych intencji, a, albo ta kobieta nie ma złych intencji. Po prostu jedno poszło mocniej e, w życie zawodowe, przynosi to jakieś konkretne korzyści, a to druga osoba nie dąży. W tym przypadku moglibyśmy go odmieniać bardzo dużo, programu Ci brakuje, i, i taśmy w tym, e, w tej kamerze, żeby Ci braku? Mhm, nie, ale bardzo dziękuję za to, co To jeszcze prawie kończąc, dzieci, bo jak już jesteśmy przy rodzinie, powiedz mi, jak Ty w ogóle edukujesz finansowo dzieci? Czy masz jakiś na to pomysł? Możesz z czymś się podzielić? Jak w ogóle czy uczysz szacunku do pieniądza? Mogę powiedzieć, że uczę. Uczę, sprawia mi to Freide. Ja zawsze traktowałem swoje dzieci bardzo poważnie. Uważam, że w domu trzeba się nauczyć wielu cennych rzeczy. Trzeba się nauczyć zaufania, trzeba się nauczyć szacunku. Bo, jako małe dzieci, ewidentnie patrząc na to, jak się wychowują, my się nie rodzimy z tymi różnymi społecznymi normami. I uważam, że cenną wiedzą jest świadomość ekonomiczna. Mam za sobą takie doświadczenie, że prowadziłem kiedyś zajęcia dydaktyczne dla młodych ludzi dla jednej z fundacji, i przyznasz, że to były osoby między 8 a 10. Byłem zaskoczony, z jaką ciekawością słuchały mnie na temat. Myśmy mieli taki przykład wody: że woda potrafi być darmowa. Potrafi kosztować 2 zł za, za litr, potrafi kosztować 20 zł. Są różne wody egzotyczne, które potrafią kosztować jeszcze więcej. Jedna woda kosztuje na lotnisku X, a w sklepie Y. Dzieci słuchały tego z takim zaciekawieniem, że daje tylko perspektywę tego, że dziećmi, z dziećmi trzeba rozmawiać. I w naszym domu dzieci słyszał o tym, że jak nie gaszą światła, nie gaszą światła w pokoju. To ma to skutek ekonomiczny. To nie jest tak, że, że mamy w naszym kraju darmową, e, darmowe światło, czy mamy darmowe jedzenie. My jesteśmy gospodarstwem domowym i dzieci muszą mieć świadomość, że prowadzenie gospodarstwa domowego jest jakimś kosztem. E, I dlatego mamy regularne rozmowy przeciekawe z e, moimi córkami. Niedawno na lotnisku rysowałem KAI, jak działa system finansowy. Jak banki zarabiają na kartach kredytowych, co to znaczy nie spłacić karty kredytowej, dlaczego to jest taki drogi dług, dlaczego banki są zainteresowane, żeby ta karta była w domu i, i tak dalej. Więc my mamy bardzo różne rozmowy, odpowiednie do wieku, ale zawsze na serio. Nie, nie ukrywamy z żoną żadnych rzeczy, jeżeli. Jest mowa o kredytach, to mówimy o kredytach, jeżeli jest mowa o e, trudnościach jakichś, to, to tłumaczymy te trudności, bo dzieci są po prostu zwyczajnie ciekawe e, i dziecko, które ma 8 już lat jest w stanie zrozumieć, że pieniądze nie są w bankomacie, tak, tak dla uproszczenia. To jest proces, to trwa lata, to się nie skończy tak szybko ale warto z dziećmi rozmawiać, żeby były świadome. Muszą wiedzieć, co to jest marża, muszą wiedzieć, co to jest brutto, muszą wiedzieć, że ten, ten świat działa w oparciu o podatki. To jest dla nich wielka wiedza, która im przyda się nie tylko w szkole, ale będą mniej podatne na różne dziwne propozycje i będą mniej też będą im też mniej imponować ludzie, którzy nagle szastają pieniędzmi, bo oni będą rozumieć, że te pieniądze równolatków nie są nie są bo są fajsi, tylko są prawdopodobnie od rodziców lub kogoś z rodziny. Więc jakby to, to, to też buduje tożsamość tego człowieka, żeby rozróżniać, że rzeczy mogą kosztować 100 zł, mogą kosztować 1000 zł. I jakby uważam, że to jest bardzo duże poświęcenie, bo to jest czas i to jest czasami trzeba samego siebie doedukować, ale ta nagroda moja za nim przyjdzie. Bardzo Ci Tomku dziękuję. W ogóle na koniec, czy jest coś, co ty byś chciał przekazać naszym widzom, ja Ci dziękuję, to o tych dzieciach to chyba każdy rodzic powinien wziąć do siebie, no bo e, warto mieć te, te dzieci, które rzeczywiście no świadomie, nie tak, że dostają pieniądze, od razu wszystko wydadzą. Ja tak miałem jako dziecko, jak nie miałem w ogóle pieniędzy, więc jak coś dostałem, to leciałem po słodycze i nie wiedziałem o co chodzi, nigdy nie miałem, więc e, to jest etap, bo nikt mi też nie powiedział, a dzisiaj i mamy świadomych rodziców i to bardzo Ci za to dziękuję, bo e, no, korzystajmy z tej wiedzy, która jest dostępna, której my, nasi rodzice pewnie nie mieli i niektórzy chcieli by pewnie nas nauczyć, a nie mogą, a dzisiaj mamy te dobre czasy. To pociągnę ten, ten Twój wątek, bo jest szalenie ciekawy, i myślę, że wiele nas łączy. Eee, my, rodzice, chcemy dla nas, dla naszych dzieci jak najlepiej. Tak, z, z definicji. Ale nie pozwalamy tym dzieciom na ponoszenie porażek, i nie pozwalamy tym dzieciom na to, żeby właśnie nie miały. I to, co bowiem jest górnolotne, ale to, że Tobie się chce w tym Twoim życiu realizować te nowe wyzwania i że wstajesz rano i mówisz zrobię kolejną fajną rzecz i to, że mi się chce, wynika prawdopodobnie z psychologii analizy z pewnych braków, które mieliśmy. Ja wyjechałem do Stanów w wieku 16 lat, bo jako dziecko i byłem jedynym dzieckiem, które nie miało zabawek amerykańskich. Budowało to jakąś przestrzeń do, do rozwoju, do pustki. Kiedyś to było dla mnie upokorzające, a potem to było dla mnie wielką szansą, bo ten wyjazd do Stanów był w takim, który zmienił moje życie. W Twoim przypadku też miałeś mnóstwo niedoborów czegoś, mhm. które sobie spełniasz. Nasze dzieci też to muszą mieć. I kiedyś, kiedy moja córka młodsza chciała aplikację, ja jej powiedziałem: córeczko kosztuje to wszystkie pieniądze, które masz, z konsekwencją, że jutro już nie masz żadnych i to zrobiła, to następnego dnia i, i później przez kolejne tygodnie cierpiała z tego powodu, bo ona rzeczywiście nie rozumiała, że nie przyjdą następne. No, no, to jest jakby, to jest właśnie ta, 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 ta zasada. My musimy tym dzieciom pozwolić też ponosić porażki, mieć słabsze dni yy, i czegoś, i na coś muszą czekać. Muszą mieć jakieś niedobro. To jest moje zdanie. Mhm. Może ktoś mnie tu skrytykować z psychologów. Yy, uważam, że, uważam, że yy, ja jestem tego, tego przykładem i i ty też, i, i pewnie wiele osób się jednak zgodzi, że, że te braki powodują, że człowiek ma jakąś motywację, żeby sobie ten brak wypełnić. Dajmy szansę dzieciom mieć jakiś brak. To, to chciałem powiedzieć. Tom, pamiętacie, zrobił ze mną wywiad na 100 tysięcy subskrypcji, a teraz udało mi się z Tobą porozmawiać. Wiem, że jesteś zajęty za to Ci bardzo dziękuję, bo no, twoja wiedza jest nieoceniona. I właśnie ja dlatego lubię się spotykać, bo ta mądrość życiowa, może powinniśmy nią zarażać, i ci ludzie, którzy oglądają, w pozytywnym znaczeniu mogą z tego brać garściami, no bo właśnie tak jak mówisz, tej wiedzy często nie ma w szkołach, nie ma w domu. Oczywiście każdy chce jak najlepiej, ale nie wie, jak to jest najlepiej, więc warto rzeczy, które są sprawdzone, bo już mi dałeś jakieś motywacje, co dzisiaj u dzieci zrobię, sprawdzę. Ja się też staram jakieś kieszonkowe, robić kary, nagrody i tak dalej, ale no nie mieliśmy tego. To pewnie po czasie okaże się, jaki z tego jest efekt, ale tak jak mówisz, dzieci są świadome, i to jest chyba najważniejsze. No jesteśmy w takim momencie, że jeszcze masz na to wpływ, bo dzieci są w procesie edukacji. E, a to wszystko, co powiedziałeś, bardzo dziękuję. E, rozumiem, że obejrzą to tylko ci, którzy dotrwają do tego w ogóle momentu. Także pozdrawiamy. Zrobimy skrót, także najważniejsze <laughs> będzie na początku. E, Pozdrawiam wytrwałych. Dziękuję wszystkim moim gościem Tomasz Ściepa, To, Próchnik i wiele więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.